Widzieliśmy to miejsce na TikToku i będziemy chcieli wam je pokazać. Co on znów wymyślił? Jeszcze dostaje się mandat 250 zł. Chcieliśmy sobie osłonić życie po tym mandacie. Może sobie darujmy, co? Chodźmy do tej bawialni. Ze stosu czekam w kolejce. Nie wygląda jakoś to... Dobra, można wchodzić. No ładno. No. Fajna kawiarnia, jak chcecie się pozbyć dzieci. Proszę. Dziękuję bardzo. No, chciałem pokazać, jak się kręcimy ładnie. Wybrać, co chcesz? Awaria. Często pytacie mnie, jak pakuję się, słuchajcie, z dzieciakami na wyjazd, jaki mam system. Także dzisiaj wam to pokażę. Ja obieram system dniowy, że tak powiem. Jedziemy na 4 dni, więc każdy dzień mam popakowany osobno. 1, 2, 3, 4, 5. Dodatkowo bodziaki dla Wicia. Tutaj jeszcze jakieś tam kombinezony cieplejsze, cieplejsze spodnie, wiadomo, skarpetki, majtki i piżamy. I dodatkowy kombinezon dla Witka na zmianę. Jak jedziecie w trasę, zamknę, bo tam jest larmo na dole. Najlepiej, żeby dzieci były, słuchajcie, w lekkich, jakichś tam bardzo miękkich rzeczach, bez kapturów, bo jak siedzą w fotelikach, to ten kaptur im przeszkadza i nie jest komfortowo. No nie powiem, my z Wojciechem bez dzieci wyjeżdżaliśmy, o Jezu, bardzo często. No w tygodniu mieliśmy kilka wyjazdów, także pakowanie to, wiecie, no zajmowało nam zazwyczaj 4 minuty było, jedziemy gdzieś, jedziemy i pakowaliśmy się. No z dziećmi trzeba trochę więcej spędzić nad tym czasu. No wiadomo, można zawsze gdzieś tam dokupić te rzeczy, no ale fajnie, żeby mieć jeszcze jakiś tam zapas z domu wzięty w razie W, albo się coś przedłuży, jakiś u nas tak się często zdarza. A, zostajemy jeszcze jeden dzień dłużej. O, mam wolne, no to dawaj, zostajemy dłużej, także zawsze 1-2 kompleciki jest wziętych więcej. Teraz wam opowiemy, dlaczego w ogóle wyjechaliśmy nad morze przed świętami. Bo bardzo byliście smutni, że byliśmy na Majorce, gdzie było ciepło i pomyśleliśmy, że musimy zwiedzić jakieś polskie zakątki, w których jest mimo wszystko zimno, żeby się z wami zjednoczyć, ale że jesteśmy nietypową rodziną, która teraz powinna pewnie jechać w góry, jakby chciała gdzieś wyjechać, no to pojechaliśmy nad morze, bo mimo wszystko jakoś to morze, no... zimą. Taka nasza tradycja już chyba, nie? Tak, no zawsze, znaczy zawsze, no z rok w rok wyjeżdżamy, no ja tak samo. No, choćby na kilka dni skoczyć nad to morze, no to jest sympatycznie, ale w góry też lubimy. Tylko że góry mamy blisko i po prostu to jest tak, o, jedziemy do Wisły, no pół godziny się pakujemy i za godzinę jesteśmy w Wiśle. Jechaliśmy już na miejsce, jesteśmy oto w przepięknym domku przy... Tam jest plaża, co prawda teraz jej nie widać, więc nie będziemy was tutaj jakoś szeroko oprowadzać, po prostu tutaj za tym oknem jest plaża. Tutaj jest moje łóżko. A tu jest twoje łóżko, więc widzimy się rano. Widać? Widać czy nie widać? Tam jest morze, zobaczcie. Troszkę teraz przepalone, przejaśnione, ale tu sobie śpimy, a tam jest morze. Jest naprawdę przepięknie. Dojechaliśmy i jest pięknie. Tutaj Justynka Bimbinka się przepięknie szykuje. W tej strony mamy wyjście na domki. Na taraso. Mamy takie domy. A tam jest plaża. I zbieramy się po prostu do Kołobrzegu. Dzisiaj mamy w planach jedzenie atrakcji kołobrzeskich. Kiedyś króciutko na naszym vlogu byliśmy w Kołobrzegu, bo jechaliśmy do Mielna i z Kołobrzegu to pamiętam tyle, że Justyna robiła siku tylko. Tak na dół sobie na takich schodkach. 4 zł, ciekawe jak w tym roku. 4 zł. Siku 4 zł. Ale jeszcze przed tą wycieczką do Kołobrzegu musimy zobaczyć tą plażę. No nie pozwolilibyśmy sobie na to, żeby nie wyjść na plażę, jak jest tutaj 30 cm od nas. Wystraszyłem się, że mam szybę rozbitą, a to tylko mróz. Dobrze? Dobrze, tylko mróz. O, idziemy na plażę. Z Wiciulkiem, bambulkiem, tylko że on nic nie widzi, bo mu się obróciła głowa. Bez sensu. Idziemy na plażę, na plażę, na plażę, na plażę, na plażę, na plażę. Na plażę. Wstawaj, Wiciu, wstawaj. Teraz widzisz coś? Widzisz coś? Jesteśmy na plaży! Juhu! Ale to jest pięknie! To jest taka ala dzika plaża, słuchajcie, nie? Ja lubię taki klimat. Bożek, ja lubię taki klimat. No, ja bym już morsował, Justyna. Idę się kąpać. Kto idzie ze mną morsować? Kto już morsował w tym roku? Rączki w górę. Ja bym się wykąpał. Ale najpierw jedziemy jeszcze po rękawiczki, bo kapnęliśmy się, że jest minus 8 stopni aktualnie i bez rękawiczek, no to tak na tym dworze idzie wysiedzieć, ale z 6 minut. Jeszcze potrzebujemy kremy na mróz dla dzieci, bo o tym też zapomniałam. I myszki zapomniałem znowu. Mówię, jedziemy nad morze. Mówię, będę miał taki home office nadmorski. wyciągam wczoraj laptopa, 22, mówię, coś porobię, coś pomontuję, nie ma myszki, a ja bez myszki to Jezu, to ja sobie nie daję rady na laptopie tam tym paluszkiem tak mieszać, masakra. Po godzinnych podbojach ubierania dzieci, wychodząc z samochodu, drukowania biletu parkingowego, płaczących dzieci, jesteśmy w Kołobrzegu, zaparkowaliśmy, zapłaciliśmy za parking, mamy dzisiaj dwa wózki, mimo że Julek ma 3,5 roku, to jeździ w wózku, bo wózek leżał w domu, wzięliśmy dwa. Dlatego, żeby mu nie było zimno, a poza tym zawsze siedzi w koszu tym zakupowym, drugim wózku i wygląda jak moja mama to ostatnio powiedziała, bezdomny. Tak, tak? Bezdomny, więc dzisiaj jest domny, ma wózek z budką, idziemy na molo kołobrzeskie, jest minus 10 stopni, przepięknie, ale wilgotność jest niewielka, więc jest piękna temperatura. W ogóle przyjechaliśmy tutaj, żeby pokazać wam fajne miejsce, które widzieliśmy na TikToku. Widzieliśmy to miejsce na TikToku i będziemy chcieli wam je pokazać na naszym kanale, ale to za chwilę. Na razie oglądamy molo. Mola nie widzieliśmy na TikToku. Musimy tutaj zauważyć, że molo się sypie. Sypie się molo, a robiła to profesjonalna firma. Mój taras jest lepiej zrobiony niż te desy. Każda inna wysokość, ale nie śmiejmy się z nich, bo jak wrócimy do domu, nie wiemy co po tym mrozie się z naszym tarasem podziało. Oby nic. Jak coś to na wiosnę będziemy budować nowy i się nowy odcinek zrobi z tego, nie? Więc oby nie, bo... Co to jest? Latarnia. Idziemy? Nie. Ale do gąsek na latarnię musimy iść. Czemu? Bo to jest jedna z wyższych latarni nad morzem, w Gąskach. Aha. Byłem tam na kolonii, który to rok był teraz, nie wiem, ale jechałem takim traktorkiem, pociągiem, pamiętam. Wtedy przemalowałem sobie włosy na zielono, bo mi mama spakowała taką farbę i ja sobie wieczorem czy w nocy na kolonii, to było w 3. klasie podstawówki, przefarbowałem te włosy i pani z WF-u, pamiętam, że mnie zobaczyła i mówi: matko, to cię zabije, jak cię zobaczyła. Mówię, ale mama mi spakowała tą farbę, to chyba mnie nie zabije. A to tak na żartem, wiecie, 2 tygodnie kolonie, to taka szamponetka zielona była. Kurczę, ja byłem takim trendseterem chyba. Ty z bratem jeździłeś na kolonie? Nie, to było z podstawówki, ze szkoły. Aha. To nie były takie kolonie wyjazdowe, ale patrz, to co teraz robią ci youtuberzy, nie, bo moi rodzice byli youtuberami, bo kręcili zawsze kamerą tym Panasoniciem swoje filmy, a ja farbowałem włosy, tak jak w aktualnym czasie youtuberzy, czyli to wraca. Ja muszę sprawdzić, co ja robiłem za 2 lata, 15 lat temu i to wróci. Bo oni też teraz farbują, wiesz, frizz, różowe włosy, ktoś tam zielone, a ja miałem już wtedy, w wieku 13 lat. Tak, 13 to się ma jak się z gimnazjum. No to dobra, to miałem ile? 10, 7, 8. Ej, to jest dobre, muszę sprawdzić, co było wtedy w trendach i wprowadzę to aktualnie. W ogóle wam mogę sprzedać historię też mojego życia, że do wieku 19-20 lat nigdy nie byłem nad morzem w zimę, wiesz? Serio? Tak, moja pierwsza wyprawa w zimę nad morze była... Ze mną? Nie, 6 lat temu na pokaz mody jechałem do Świnoujścia i... wiem, że wiesz, pierwszy raz pobiegliśmy specjalnie, jechaliśmy tam autobusem do tego Świnoujścia, była zima, może jakiś styczeń, luty i pobiegliśmy właśnie z kolegą Pawłem na plażę, pierwszy raz, nigdy wcześniej, bo zawsze właśnie w zimę się jeździło w góry z rodzicami, a w lato nad morzem, a teraz to wszystko się pozmieniało. A ty jeździłaś zimę nad morze? Jak byłaś mniejsza? No chyba tak. A, no, czyli nie, bo nie pamiętasz czegoś takiego. Ja nie pamiętam takiej historii jak ty. U mnie chyba było tak dużo tych wyjazdów, że ja nie ogarniałam. No tego. Na pewno. Latarnia morska w remoncie. Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot. Wituś sobie tutaj smacznie śpi. I nie jest mu zimno, a Julek cały czas ryczy. Jestem, musiała z nim wejść tam do knajpy. Ja mówię, że mogę w takiej temperaturze jeszcze zrobić 30 km, bo jest przepięknie. Justynka przepięknie wygląda w tej tawernie rybnej. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że Julek na... Raz, dwa, trzy, cztery. Że Julek naprawdę zmarzł i był jak lodówka. To nie były żarty. To nie były żarty, no. Nie wiem dlaczego, ale jak macie patent na... Dziękujemy. Na zmarznięte stopy i ręce. Jeszcze powiedział, widzisz mamuś? Mówiłem tatusiowi, tak było. Tak powiedział? No. Przykro żartujesz. No, było mu przykro, że nie wierzyłem. Przepraszam, że nie wierzyłem ci, że ci zimno. Tam zimowy. Było z luzki. Przepraszam, no. Myślałem, że żartujesz. Trzeba jeszcze pomieszać. Będę pamiętać. Nie. Jak jest Justyna? Spoko. Zawsze się ludzie zastanawiają, jak to jest na wyjeździe z dwójką dzieci. No tak właśnie. jeden jedzą, no właśnie, twoje jedzenie się nie liczy, nie? Znaczy liczy się, bo wygląda ładnie, ale no... Burgerek w porządku. Robimy teraz konkurs dla takich wyjadaczy kołobrzeskich klimatów sprzed 20 lat. To jest statek Monika 3. Jest teraz wymalowany w logo Algidy Big Milka. Dajcie znać w komentarzu, jak był wymalowany kiedyś, na jakie logo, co było na nim namalowane. Również podpowiem, że też to była Algida, ale nie Big Milk. Dajcie znać, co to za lody były tu namalowane. Jakie? Zap? Nie wiesz, serio? Nie. Ty, kurde, ty świata nie widziałaś, Justyna. No właśnie świat widziałam, ale nie Kołobrzeg. No to nic nie widziałaś. Ja bym ci anegdotkę mogę powiedzieć o każdym mieście w Polsce. Sprzed 15, 20 i 35 lat. Tylko w 3 miejsca. No ale anegdotkę bym ci... Kołobrzeg, Dziwnuk i... Ale anegdotkę bym ci opowiedział o każdym miejscu. Nawet o sfornych gaciach. Ale cały czas nie doszliśmy jeszcze do tematu naszego odcinka. Czyli do miejsca, które chcemy odwiedzić i dla którego przyjechaliśmy do Kołobrzegu. Nie, Julek odjeżdża. Więc zmierzamy ku tamtemu miejscu. Może się już domyślacie. Wzięliśmy 2 wózki, żeby Julek miał wygodnie. I co robi Julek? Widzieliście. Ma wygodnie, nie? Nie, dawaj! A wiesz, że jedziesz w pustym wózku, u góry nikogo nie ma. Co jesteś, Julek? Dzidzią. Ale jaką? Julek mówi, wielki dzidziuś. Wielki dzidziuś w wózku. Ktoś by tak powiedział, mógł przechodzić i tak mówi, Jezu, na duże dziecko w wózku. No ale mamy go targać za rękę, albo nie spacerować, to możemy spacerować z wielkim... Kim jesteś? Dzidziusiem. Wielki dzidziuś w wózku, no nic, no to ja uważam, że to jest lepszy pomysł niż... Jakby nie chciał wózku, to bym go ciągnął na takim wózeczku za sobą. Przerośnięta dzieja, na aparacie tego tak nie widać, ale tu jest taki... Tu ma głowę... Ale patrz, ręce, nawet patrzę, zamknąć budkę, no, więc... Nogi się mieszczą. No. Jak nie ma tej kołderki, to wygląda gorzej, bo te nogi ma tu pod szyją. Tak wyglądam pięknie. Wyglądasz pięknie? Ej, pomadka mi zamarzła, nie ma w ogóle, nie da się jej, wiesz, wycisnąć. My z Justynką Bimbinką jesteśmy jak te 2 łabędzie. Piękna metafora. No daj się, chodź się przelizać. Za mamusią! Nie turbo! Mama, uciekamy! Uciekamy, mamie, na turbie! Tak! O, nie wypadł nam! 15 minut się spóźniliśmy, mieliśmy o 25, o 43 dostaje się mandat 250 zł. Uiszczenie dodatkowej opłaty. Jeszcze z takim mandatem się nie spotkałem. Takie w Krakowie dają. Kołobrzeg, miasto kurde cudu. Jednak nie polecamy tego miasta, tak chwaliliśmy, ale... Wycofujemy o polecanie miasta Kołobrzeg. Kurde, przecież wiedzą, że zapłaciłem tutaj już 10 zł, 8,50 zapłaciłem, to chyba wiadomo, żebym dopłacił. Jestem tak zdenerwowany. Normalnie strasznie jestem zdenerwowany, bo 250 zł piechotą nie chodzi, a też to nie jest tak, że zapomniałem czy cokolwiek, tylko po prostu się spóźniliśmy tam 15 czy 20 minut, bo jedliśmy i mieliśmy kawałek dalej, więc zazwyczaj płacę aplikacją i zawsze płacę za ten parking. Tu też zapłaciłem za 1,5 czy za 2 godziny, nie, za 1,5 godziny 8,50, to sama cena już jest, mówi za siebie, że jest duża, no i jeszcze 250 zł mandatu za długie stanie. No ale kwestia tego, że jakbym mógł, to bym sobie to przedłużył aplikację, a tutaj była jakaś aplikacja, ale jakaś dziwna, więc stanąłem sobie, zapłaciłem kartą. Dobra, jestem zdenerwowany, bo to dużo pieniędzy, wolałbym to przejeść, przepić czy cokolwiek na wprost, a nie płacić za coś, co i tak zapłaciłem te 8 zł, nie? Jedziemy zatem wypić gorącą kawę czy czekoladę na osłodę tego słonego życia w Kołobrzegu. Mieliśmy tu coś fajnego i sprawdzamy, czy dobrze idziemy. Co on znów wymyślił? Wymyśliłem, że jedziemy do kawiarni na 11 piętrze, ale nie ma 11 pięter. Chcieliśmy sobie osłodzić życie po tym mandacie, to znaczy wcześniej to wymyśliliśmy. Już? No, szybko, winda. Może sobie darujmy, co? Chodźmy do tej bawiarni. Skąd widzisz, że 100 osób czeka w kolejce? Nie wygląda jakoś to... Fajnie wygląda, kręcisz się i pijesz kawę. Co to tak obraca? Cała kawiarnia się obraca. Wymyśliłem fajnie, tylko nikt nie wiedział, że tu 100 osób jeszcze czeka na tej kawiarni. Chodziło nam o obrotową kawiarnię. To jest chyba jedyna w Polsce obrotowa kawiarnia, w której siedzisz sobie przy stoliku i ona się kręci dookoła. Cały odcinek miał się na tym opierać, że chcieliśmy wam to miejsce pokazać. Zobaczymy, na 11 piętrze w Kołobrzegu, w jednym z hoteli. I no jak widać, nie pokazaliśmy tego jeszcze, ale odcinek się jeszcze nie kończy, więc zobaczymy. Byliśmy chwilę na bawialni, wróciliśmy się i chyba są wolne miejsca. Ja widzę stąd, że są. Dobra, można wchodzić. Wchodzimy. Jeden, drugi. Ja już wiem, dlaczego są tutaj miejsca, bo teraz nie ma widoku. No tak, jest ciemno. Teraz się po prostu tylko kręcimy. Dzieci nam uciekają. Papa dzieci. Fajna kawiarnia, jak chcecie się pozbyć dzieci. Zostawiacie ich na obrzeżu i one odjeżdżają na jedno okrążenie. Julek, nie, ręce stamtąd weź. Bo cię wciągnie. Nie wiem. Może i wciągnę. No dobra. A co chcesz? Ja może jakiś serek wezmę. Wybrać, co chcesz? Ujesz. Awaria. Awaria, dziecko się rozsypało. Tak, a ty wybrałeś? Nie. Dla nas będzie deser motylek i... Ja też jakiś deser. Wszystko. Wszystko, żeby owoce były, żeby słodkie było i że śmietany trochę było. Zawsze nie sobie do śmietany jest. Nic nie widać. To jest... Gdzie jest morze? Nie wiem, gdzie jest morze. Chłopaki, kręcicie się? Pani przyniosła mi herbatę i tutaj proszę, zainteresowani. No ładna. No. O, też dla kogo ładne. To? Julka. Też ładne. Dla mamusi. Też. Proszę. Dziękuję bardzo. Chcesz siebie nagrać? No, chciałem pokazać, jak się kręcimy ładnie. A no tak, bo to... Ogólnie sam pomysł kręcącej się kawiarni super, nie? Bo zawsze jest tak, że kto pierwszy usiądzie, ten siedzi przy oknie, a tutaj wszyscy mogą siedzieć przy oknie i patrzeć na morze. No szkoda, że było ciemno, jak tu byliśmy. Wcześniej wam lekko pokazaliśmy, jak to wygląda po jasności, ale to jest taka atrakcja, którą widziałem jakieś pół roku temu na TikToku czy na Instagramie, na szorcie. I mówię, musimy tutaj wejść, jak będziemy w Kołobrzegu. Nawet już przestałem się smucić na ten mandat. Znaczy już zacząłem, nie pamiętam już o tym po prostu. Jedziemy w stronę pokoiku. Wchodzimy sobie po raz kolejny na plażę w Ustroniu Morskim. Dzisiaj przenieśliśmy się już na cały dzień do Ustronia Morskiego. Olaliśmy ten Kołobrzeg, obraziliśmy się na nich. Nie, no tak sobie przemyślałem, no to z jednej strony ja się spóźniłem na ten parking, to znaczy my się spóźniliśmy i powinniśmy karę odbębnić, ale z drugiej strony 250 zł to bardzo dużo pieniędzy i bardzo duża kara jak na 15 minut spóźnienia, więc zapominam o tym temacie, ale i tak dalej jestem wkurzony. Więc teraz jesteśmy na plaży w Ustroniu, tutaj obok naszych domków i mogliśmy sobie pozwolić, żeby nie zabrać Julkowi łopatki. Robię zamek. Robisz zamek, no to dobrze. Dzisiaj wzięliśmy jeden wózek, bo spacerujemy sobie po Ustroniu. Mały menel sobie tam leży. Patrzcie, tak jak wczoraj mówiliśmy. Wygląda jak bezdomny. Patrzcie, tu jest takie piękne, piękne w ogóle miejsce. I tu są taki sklep z takimi pierdołami. Jakieś tam koty z drewna, papugi z drewna. I mnie to zawsze zastanawia, jak... Wow. Przecież nie zrobiłem tego specjalnie. Tu jest ślisko, trzeba uważać, tak? To tam posło. Ty go popchnąłeś? Nie, tata nie poszedł. Tata, no tata musi co cię teraz zrobić? Przeprosić. Nie zauważył, tak? No mamy uważaj. I po prostu no i... wypierniczyliśmy się. Uważaj, bo jest ślisko. Cięcie no i... po reklamach. Zastanawia mnie, jak takie coś może się utrzymywać cały rok, bo w sezonie tylko zarabia ile? W 2-3 miesiące, a pozostały czas musi płacić czynsz. No ale nawet to... w sezonie to takie pierdoły, to przecież jak no to nie wiem, ze względu na pasję ktoś sobie to robi. Ja miałam, słuchajcie, biznesy, gastronomię nad morzem i też przy super wejściu i jakbym miała za tą budę płacić tam cały rok, to by to się w ogóle nie kalkulowało. Nie ma opcji. No, ale wiesz, ale tam jeszcze tutaj no co, ktoś wejdzie, kupi takiego kota drewnianego. No ile ten kot, nie wiem, nie 1000 kosztować, żeby to się zwróciło. No. Dzisiaj trafiliśmy do miejsca w Ustronie Morskim. Zupka bardzo dobra. To w ogóle ładne miejsce. Ja lubię takie miejsce. Spaghetti z rosołu. A Witek śpi na zewnątrz, w tamtym miejscu. I to jest dobry patent, słuchajcie, jak wam dziecko zaśnie w wózku, to zostawcie je na zewnątrz, bo jak wejdziecie do pomieszczenia, Wojtek wczoraj tak zrobił. Ale chodziłem z nim godzinę. Ale i krzyczę z niego nie wchodź i on wszedł i Witek od razu, wiecie. Dużą zaletą przedszkola właśnie jest to, że Julek sam sobie je, tak? I już jest duży chłopak. Tak. Proszę opatować tam. Pyszniutkie? Tak. Za dużo. Śledzia sobie fotografuję. Te 3 kieliszki. Można ich grać. Kolejne fajne miejsce, które odwiedziliśmy z jedzonkiem. To już drugie w naszej podróży smaczne miejsce, ale to też jest ważne, że jak jesteście po sezonie, to są tylko otwarte knajpy, które są czegoś warte, nie? Bo jakby one nie były niczego warte, to by nie wytrzymały po sezonie, więc takie całosezonowe, zima, lato, jesień, wiosna. Mam mapę włączoną. To te knajpki muszą być naprawdę na najwyższym poziomie, na takiej wiosce, bo tu by naprawdę nikt nie wszedł. Albo by wszedł raz, ale by już powiedzmy napisał opinię i kolejna osoba by nie weszła. W lato to te opinie nic nie znaczą, bo jak widzicie jakąś budkę, to po prostu patrzycie, czy tam nie ma kolejki i jecie tam, nie wiem, tą rybę mrożoną czy cokolwiek, ale nie patrzycie na te opinie. Jak raz się sparzycie, to już drugi raz tam nie podejdziecie, ale raczej tych opinii się w lato nie pisze, no bo to się urlopuje. Dzisiaj jakbyśmy tu zjedli źle i napisali negatywną opinię, no to już w tym sezonie, znaczy nie mówię, że po naszej opinii, ale ktoś by mógł to przeczytać i po prostu już tutaj nie wejść. Tak jak my byśmy tu nie weszli, gdyby opinie były słabe, a że były dobre, to smacznie pojedliśmy. Jeszcze jeden kadr nadmorski. Wracamy sobie z tej restauracji i pomyślałem, że jak jesteśmy nad morzem, to będę was napawał tym morskim widokiem jak najbardziej, jak najwięcej. Więc proszę bardzo, szum fal, szum morza i my, wasi ulubieni youtuberzy, jeśli można nas tak nazwać, to jesteśmy w pełnej okazałości. Oglądacie od razu, zostawcie łapkę w górę, a my lecimy dalej. Co, Wituś? Patrzcie, jaki garnek mamy. Ale mamy grzejnik. Dogrzewamy się, żeby nam zimno nie było. O, ciepło. Wiciu się zamiata tutaj elegancko. Żeby brudno nie było. Ach, my dzisiaj sobie myślimy, czy wracać, czy nie wracać stąd. Nie, ja lubię nie wracać. Nie wracać. Niby mamy do dzisiaj tutaj nocleg, bo jest niedziela. Ale strasznie nam się nie chciało wracać i gdyby nie to, że musimy wysłać do was kawy, czy nie, że musimy, ale tam jest termin podany, kawy z mojego sklepu, to byśmy pewnie dzisiaj nie wracali, tylko byśmy jeszcze ze 3 dni gdzieś pobalowali, ale już mamy zamówienia z czwartku i z piątku, więc warto je dzisiaj, jutro w poniedziałek wysłać. A jakbyśmy jeszcze byli z 2 dni, to pewnie w środę bym zrobił tą wysyłkę, więc mogłoby to do świąt nie dotrzeć, a nie chciałbym tego, bo ktoś mógł tą kawę zamówić na przykład na prezent, albo żeby w święta poczęstować swoich bliskich. Więc dzisiaj będzie organizowany najprawdopodobniej powrót. Jesteśmy już spakowani. Postanowiliśmy, że jednak dzisiaj wyjeżdżamy, ale najprawdopodobniej zahaczymy jeszcze o Szczecin. Wreszcie, jeśli śledzicie nasz kanał od początku, to wiecie, że do tego Szczecina się 15 raz już zabieramy i się jeszcze nie zabraliśmy, więc może dzisiaj się uda, choć może jak będziemy jechać, to nie wiadomo jak. Chcesz do Szczecina? To ja lubię coś kupić. Na jarmarku świątecznym? Tak. Jedziemy do domku naszego, chyba najprawdopodobniej jeszcze przez Szczecin, choć do Szczecina mamy 1,5 godziny, więc zobaczymy. Ale to jest, widać, że to jest miejsce po jakimś starym ośrodku, bo na przykład asfalt jest stary i mi się to podoba w środku tych drzew, a te domki są przepiękne, nowe. Jakby to było wszystko takie idealne, to by mi się chyba aż tak nie podobało. Hotel. I jeszcze tam hotel się buduje, ale nie wiem, czy to jest ten sam inwestor. Za niedługo widzę, że w ogóle ja nie będę prowadził tata vloga, tylko to będzie Julek vlog i po prostu Julek będzie wszystko opowiadał, nie? No bo tam budują ten bo on się już tak bardzo dobrze na wszystkim zna, że ja już nie muszę wiele mówić. W każdym bądź razie bardzo ładne miejsce, polecamy, nazywa się Ustronie Park. Bardzo fajna nazwa, patrząc, że to jest Ustroń i jest w takim parku. No i widać, że się rozwija, to jest ich pierwszy sezon. To jest surf shop w sezonie letnim w ogóle. No. Są supy za darmo, z tego co czytałam, surfing. O. Tu są takie domki mniejsze z antresolą i chyba jest też możliwość zakupu takiego domku, ale to trzeba byłoby na stronie przeczytać, żeby po prostu mieć swój domek. Oni go chyba wynajmują, wy macie z tego kasę, ale jeszcze się z tym nie zapoznałem. Dojechaliśmy do Szczecina. Po niewielu przygodach, bo po prostu droga trwała 1,5 godziny. Zmierzamy na szczeciński jarmark bożonarodzeniowy. O, i zaczynam od początku. Proszę bardzo. Tyle razy. Teraz ja dobrze powiedziałam, gdzie mamy iść. Dawaj ziomek, dawaj turbo! Tyle razy się tu wybieraliśmy i wreszcie jesteśmy. Wreszcie. Po chyba 1,5 roku. Ciekawe, czy tu sprzedają paprykarz szczeciński, nie? Na kanapce. Świąteczny paprykarz szczeciński. Wszystko na tych jarmarkach w każdym mieście jest to samo, ale... Musimy zobaczyć. Zgubiłem was, ja nagrywam, ale nie mam. Jak jest super! Stary czas! Justyna nie mogła sobie odpuścić karuzeli. Nie, ty widziałeś jakie to są autobusy? Odjazd, odjeżdżamy. Aaaa! Jak Julo? Szybko, co? Dawaj tu za kierownicę za. Boże, na zakręcie! Witek jest przerażony. Za kierownicę sobie złapisz. No on nie ma rąk. Do naszego domu mamy ze Szczecina 4,5 godziny, to znaczy 4 godziny 50 minut, bo pół to nie 50 godziny. I będziemy na 22:24, tak nam się pokazuje, to tak liczę, że z pół godzinki więcej, bo jeszcze tankowanie. Oby tylko pół godziny. No właśnie chciałam powiedzieć, że nie kracz, nie kracz. Oby pół godziny, ale fajnie, to zaliczyliśmy, że tak powiem, to jest Szczecin. Brum brum. Co robisz, Kiki? Kiki? Dzieci otrzymały drugi dzień. Drugie życie. 22 godzina, oni wstali chyba godzinę temu, czy dwie. I zobaczcie, Kata, co nam się dzieje w ogóle z tym. To była walka wieszak kontra termometr. W każdym bądź razie mamy jeszcze pół godzinki, oby. A chłopaki tam się bawią w najlepsze. Teraz ja jestem tu najsmutniejszy, bo tak jesteś? Samotny jestem. Ale będziemy w czasie, tak jak mieliśmy być, tak będziemy. Tak się pokazuje. Oni zobaczą cukierki też. A, bo nam przyszły w ogóle cukierki. Sąsiadka odebrała od kuriera. I Julek teraz od 4 dni mówi, bo widzieliśmy to na kamerach pod domem, że kurier przyszedł z cukierkami, a zaniósł to do sąsiadki. I Julek teraz sobie nie może darować, on chce iść teraz do sąsiadki o 22:30. No, będziemy pukać. Śmiejemy się, że ominęła nas cała gliwicka, śląska zima. Tutaj jest tyle śniegu, patrzcie, łopatują na przystankach, co tu się dzieje. A my byliśmy sobie elegancko nad morzem, gdzie nawet grama śniegu nie było. Patrzcie, tutaj łopatują, tam łopatują, matko jedyna. Co tu się dzieje, ile to jest śniegu, ile śniegu. A my zrobiliśmy przed chwilką prawie że 700 km, bo jeszcze mamy tak do domu i masakryczne spalanie. Nie wiem, czy taki wiatr był, czy co, bo jechałem normalnie jak zawsze 130 średnia prędkość, tutaj 100 nam się pokazuje, bo trochę po mieście. Ale 10,4, no takiego spalania to dawno nie miałem. No nie chcę liczyć, ile ta podróż kosztowała.